dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj gościmy ponownie z wielką przyjemnością Macieja Podstawnego, dyrektora artystycznego Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Witam pana serdecznie, panie dyrektorze, ponownie. I chciałabym porozmawiać przede wszystkim o niezwykłym przedsięwzięciu, jakiego podjął się Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu. Mianowicie są to spektakle szkolne, ale nie takie te, które znamy też z takiego codziennego życia, że przyjeżdża teatr do szkoły, daje jakiś spektakl, inkasuje jakąś kwotę i wyjeżdża. To jest zupełnie coś innego. To jest coś, co wymagało wielu przygotowań, a przede wszystkim sporządzenia dokładnego projektu. I już jesteśmy po premierze. I bardzo proszę powiedzieć coś bliższego o tym spektaklu, który został zrealizowany na podstawie książki o wszystkim. Książki wszystkich rzeczy. Bardzo taki uniwersalny tytuł. W każdym razie szalejecie w szkołach. Dlaczego? Szalejemy w szkołach. Wydaje nam się, że nigdy w takiej udokumentowanej i pamiętanej przez naszych widzów obecnych historii Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu nie mieliśmy spektaklu rodzinnego i spektaklu dla dzieci. Od samego początku, kiedy przyszliśmy do teatru od sierpnia z nową ekipą, staramy się troszeczkę rozepchać nasz repertuar, naszą tematykę. Byliśmy do tej pory teatrem zupełnie dla dorosłych. Chcielibyśmy być też teatrem dla młodzieży. We wrześniu... Tak, to taka widownia troszkę zaniedbana nawet można by powiedzieć. To jest widownia całkowicie zaniedbana. Znaczy świetnie obsługiwane są dzieci. Dzieci, potem dorośli. W pewnym momencie mamy wielką lukę, kiedy ludzie najczęściej odpadają od teatru. I to wiemy z doświadczenia swojego. I teatry potem na tym tracą. Tak. Mhm. I traci w zasadzie pewnie nie tylko teatr. Ale i widzowie, tak, bo się nie ma tego nawyku. Tak. I mamy teraz... We wrześniu przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Instytut Teatralny. Konkurs imienia Jana Dormana na produkcję spektaklu teatralnego przeznaczonego do eksploatacji wyłącznie w szkołach. Ideą tego konkursu jest próba podmienienia przeciętnej jakości teatru szkolnego oferowanego przez teatry impresaryjne, przez rozmaite narodowe teatry lektur i tego typu rzeczy, podmienienia na pełnoprawne, edukujące, estetyczne, nowoczesne spektakle, które za pomocą środków teatru są niemal niemożliwe do realizacji. Bo na przykład zarówno trudno zrealizować je technicznie, z czym my się tutaj zderzyliśmy jak ze ścianą. Niektóre rzeczy były strasznie zabawne, jeśli chodzi o produkcję spektaklu w szkole, a po drugie finansowo, to znaczy, że są to spektakle albo nisko biletowane, albo jak nasz spektakl, zupełnie niebiletowane. Za darmo, ale rozumiem, znaczy, że finansuje to... Finansuje to konkurs... Finansuje to Instytut Teatralny Instytut, z pieniędzy ten konkurs. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. My ten konkurs wygraliśmy. Mieliśmy najwięcej punktów w całej Polsce ze 117 zgłoszeń, ponieważ bardzo się do niego przyłożyliśmy, ponieważ byłoby to w jakimś sensie zrealizowanie naszego wielkiego marzenia. Żeby po pierwsze pojawić się w szkole, a po drugie pojawić się z czymś świetnym. Jak doszło do wyboru tego właśnie tekstu? Bo to jest na podstawie książki. Tak, to jest na podstawie dość bestsellerowej. Wybitnej, bestsellerowej książki dla dzieci holenderskiego pisarza Gusa Kuijera, która nazywa się Książka o wszystkim. I jest to wybitna literatura dziecięca. My oczywiście nie jesteśmy takimi znowu fachowcami od literatury dziecięcej, ale weszliśmy we współpracę. Wyznajemy w ogóle ideę, że jak czegoś nie wiemy, to się zapytajmy. Zapytaliśmy fachowców, czyli wydawnictwo Dwie Siostry, czyli praktycznie jedno z dwóch najlepszych wydawnictw zajmujących się literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce. I we współpracy z nimi, odrzucając kolejne pomysły, wybraliśmy książkę, która w Polsce jeszcze realizacji nie miała, za to w Europie miała mnóstwo realizacji, która jest absolutnym hitem wydawniczym również w Polsce. Książka wszystkich rzeczy. I to jest przepiękna opowieść o chłopcu o przebogatej wyobraźni, wspaniale napisana, absolutnie angażująca dorosłych czytelników również.
moim zdaniem wielokrotnie lepsza od takich hitów jak dziecięcej literatury, jak na przykład Małe Książę, a mniej więcej osadzona w takim no to trochę jakby, obrazoburcze, co pan mówi, bo Małe Książę. Tak, ja uważam, że Małe Książę troszeczkę, że tak powiem, tak, no został tak zjedzony przez popkulturę, że on już jakby strasznie mało działa. A tu dostaliśmy jakby zupełną świeżość, opierającą również na, po pierwsze, bardzo poważnym i podmiotowym traktowaniu dziecka, który jest głównym bohaterem, narratorem właściwie po latach swojej historii z dzieciństwa, a dwa, na jakimś wielkim bogactwie wyobraźni tego dziecka. Gdzieś w tle tej książki jest pewien drastyczny, mocny temat, co sprawiło pewnie, że się tym zajęliśmy. Znaczy, nie ten mocny temat, tylko to, że on jest w tle, tak nie po polsku. To jest temat przemocy domowej. Ten temat nie jest na pierwszym planie. No właśnie, pani Dziąska. Bo to jest rzeczywiście dość takie uderzające w tym, w tej sztuce. Ja widziałam tę premierę i tam po prostu padają takie sformułowania wprost. Tatuś bije mamę. Tak? Nie obawialiście się, że jak sprawdziliście, jak zareagują na to dzieci, pytaliście kogoś, czy to jest dobre, żeby takie wprost mówienie o tych trudnych sprawach w spektaklu teatralnym, czy to odniesie dobry skutek? Po pierwsze, ten spektakl opowiada o tym, jak powoli sobie z tym można radzić, a właściwie pokazuje, że są pewne drogi wyjścia. On jest świetny, nie, przepraszam, nie spektakl, mówię o tekście, nie będę mówił świetny o naszym spektaklu. Niech to mówią widzowie. To inni mówią, były takie pierwsze głosy. Ale ten tekst opowiada o problemie przemocy w sposób absolutnie dorosły. To znaczy ten tekst od początku był konsultowany przez nas z wałbrzyskimi pedagogami, ale również z Instytutem Teatralnym, ponieważ to nie jest tylko spektakl, to jest całe kompleks działań edukacyjno-pedagogicznych wokół tego spektaklu. Zanim pojawimy się ze spektaklem w szkole, do teatru przychodzą nasi aktorzy przeczytać fragmenty książki, przygotować uczniów na kontakt i z teatrem, i z tematem, prawda? Przed spektaklem są spotkania z dziećmi, następnie jest spektakl i zaraz po, we współpracy z Wałbrzyską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną odbywa się warsztat 45-minutowy, pełnolekcyjny, warsztat z uczniami, którzy uczestniczą w spektaklu na temat tego, co przed chwilą zobaczyli. I to są pewne nasze zabezpieczenia przed tym, żeby nie wywołać właśnie jakiejś nieodpowiedzialnej reakcji czy wydarzenia. Aha. To jest planowane od samego początku, kiedy zajęliśmy się tym tematem. Również poprosiliśmy o pomoc fachowców, czyli właśnie poradnie. Również pedagodzy szkolni są w to wciągnięci. Również dzieci przygotowani są do odbioru spektaklu poprzez to, że przez pierwszy tydzień przed spektaklem, przez ostatni tydzień przed spektaklem piszą swoją książkę z wszystkich rzeczy. Znaczy są takie warsztaty z tymi wytypowanymi klasami. Na koniec każdy dostaje pamiętnik, program. To wszystko jest właśnie sfinansowane w ramach tego konkursu, a wymyślone przez nas i zaprojektowane. Pamiętnik, który w jakiś sposób pomaga też z niektórymi tymi tematami sobie poradzić, przepracować. Zostawiamy również dzieciom, że tak powiem, adres, pod którym mogłyby się udać. To nie jest adres realny, mówię, że wskazujemy ludzi. Gdyby rzeczywiście ten spektakl coś uruchamiał, bo bierzemy pod uwagę, że ten spektakl nie jest przeźroczysty. No to nie jest taka historia, która może obejść ludzi. Tak, lub ale nie. Mówi też o strachu, mówi, radzi, jak się od niego uwolnić. Także myślę, że trafia rzeczywiście wiele takich dziecięcych obaw. Ale jednocześnie nie jest to spektakl interwencyjny. Chcieliśmy, żeby to był po prostu pełen, bogaty, to jest taka opowieść piękny, o chłopcu. Opowieść o dojrzewaniu, opowieść o jakimś czasie, mieście. Przygotowaliście tych spektakli dużo, wszystkie szkoły zobaczą. No, zobaczę około 15 szkół, bo będziemy grali po kilka spektakli w szkołach. Też ideą tego jest, że to nie są takie masówki na aulach. To jest nasza scenografia całkowicie przywieziona do szkoły, bardzo estetyczna, zaprojektowana przez Mirka Kaczmarka, czyli jednego z czołowych taki polskich scenografów. Taki wielki biały namiot. Wielki, biały, zamykający nas w pewnej przestrzeni namiot z projekcjami opartymi na malarstwie holenderskim, nie ułatwiający, że tak powiem, nie zniżający się, w cudzysłowie mówiąc, do poziomu dzieci. To znaczy
Znaczy chcieliśmy, żeby ten spektakl jakby trafiał tak samo dziecko do dorosłych. Dziecko potraktowane ale, bardzo poważnie. Tak, żebyśmy że tak powiem, pokazywali ten wzorzec może nawet trudniejszy, ale jakby wzorzec sztuki, który my uznajemy za dobrą i nowoczesną. Jednocześnie mamy poczucie, że to jest spektakl dla dzieci, więc on jest też, mam wrażenie, zrozumiały. Zresztą wczorajsza reakcja dzieci. Tak, dzieci reagują bardzo żywo, to prawdopodobnie. I tych spektakli wiedzą, o co chodzi. Zaprojektowane jest na zasadach umowy konkursowej z ministerstwem, czyli z Instytutem Teatralnym, 34. I to jest 34 bezpłatnie eksploatowane w szkołach spektakle. Będziemy to eksploatować. Teraz były 4 spektakle premierowe, a od nowego roku 30 spektakli do czerwca w kolejno wybranych, uzgodnionych również z Wydziałem Oświaty Ratusza szkołach, po jednej lub dwóch w każdej dzielnicy. Każda dzielnica dostanie też spektakl w prezencie. No niestety nie każde dziecko, bo tam jest ograniczona widownia do dwóch ale klas mniej więcej. Spora liczba małych widzów. Wyprodukowaliśmy około 2,5 tysiąca tych książeczek, czyli prawdopodobnie czyli o tylu będzie, o tylu mówimy będzie widzów. Panie dyrektorze, już się z panem umawiam na rozmowę po całej sekwencji tych spektakli, które zobaczą dzieci. Natomiast chciałam jeszcze zapytać o to, co się w teatrze dzieje, bo państwo równolegle też pracujecie, bo dorosła widownia też chciałaby coś dostać. Czego można się spodziewać? W grudniu pewnie trochę z tym gorzej, bo już czekamy na święta i raczej premier się nie należy spodziewać, ale przypuszczam, że po nowym roku coś nam nowego pokażecie. Co to będzie? Początek roku u nas będzie bardzo bogaty. Zaczynamy 8 stycznia premierą stand-upu teatralnego Wielcy Inni 2, Depresje, Szymborska, Rymkiewicz, Bielicka. Nie pomyliłem się w tytule. To jest kontynuacja. Można się spodziewać kontynuacja wulkanu, tak. Żartów, śmiechów. Kontynuacja stand-upu Mirki Żak, Wielcy Inni. Co tym był Gombrowicz? Gombrowicz, Osiecka, Jezus. Jezus, tak. Tym razem wzięliśmy 3 ikony polskiej kultury, 2 nieżyjące. I zrobiliśmy coś, co prawdopodobnie jest trochę bardziej spektaklem niż stand-upem. To znaczy niekoniecznie będziemy umierać ze śmiechu, chociaż jest strasznie śmieszny. Ale ty jest autorem tekstu też, Michał Jacek Walczak? Jacek Kozłowski i również jest reżyserem. Czyli ten sam team plus muzyka, plus scenografia, ten sam team, który zrobił stand-up Mirki Żak. Tylko tym razem na 3 aktorów. Mirkę Żak, która jest Hanką Bielicką, Waldiego Dyłę, który jest Jarosławem Markiem Rymkiewiczem, wielkim prawicowym poetą oraz i publicystą, oraz Rafała Kosowskiego, który wciela się w Wisławę Szymborską. Jest to opowieść o bardzo smutna w efekcie, o odchodzeniu, o obecnych nostalgicznych i melancholijnych wątkach w kulturze popularnej, bardzo na śmiesznie. To zmierzyliśmy już z publicznością krakowską, ponieważ to jest koprodukowane już przez Już Krakowie festiwal. To zobaczyli, tak? Widzieliśmy na początku grudnia festiwal Boska Komedia, największy festiwal teatralny w tej części Europy, zawsze to powtarzam, gościł nas i koprodukował z nami tą produkcję w Krakowie, pod rynkiem głównym na scenie. Jaki był odbiór? Szalony. Jak zgubiliśmy Boa. Boa Mirki Żak zostało wyrwane przez rozszalały tłum widzów. Zupełnie serio mówiąc, jest to bardzo, zapraszam, jest to zarówno bardzo mądra, jak i absolutnie karnawałowa pozycja od 8 grudnia. Polecam się śpieszyć, ponieważ Mirka Żak ze względu na swój stan zaawansowanej ciąży pogra jeszcze kilka spektakli, później będzie musieli zrobić przerwę. Zniknie. Bardzo zapraszamy na początek stycznia. Czyli stand-up w 3 osobach 8 stycznia, coś jeszcze? 8, 9, 10 stycznia. Jesteśmy w zaawansowanych już próbach spektaklu, który będzie miał premierę 22 stycznia. Cynkowi chłopcy według Swietłany Aleksyjewicz. Dopięliśmy już wszystkie noblistki tegorocznej. Dopięliśmy już wszystkie formalności, zdobyliśmy prawa, praca wre, będzie to nasz antywojenny musical, manifest pokolenia wojny z terroryzmem. Jest to debiut
Uwaga, debiut nasza seria, Jakub Skrzywanek, jeszcze student krakowskiej PWST, Amadeusz Nosal, Tym ciekawsze. Wałbrzyszanin, już prawie nie student, świetna ekipa realizatorów. Mam wrażenie, że wracamy do takiego zwyczaju, że Wałbrzych jest kuźnią Centrum talentów. Wyszukujemy nowe nazwiska. Zaraz potem zaczyna próby u nas na koniec lutego z premierą Magdalena Szpecht, młoda, przebojowa reżyserka z projektem Schubert, romantyczna kompozycja na 12 wykonawców i kwartet smyczkowy. To będzie spektakl znowu muzyczno konkurencja dla filharmonii, jakaś współpraca z filharmonią. To współpraca bardzo, z filharmonią. Więc szukamy nowych form, szukamy mocnych tematów, a jednocześnie takich, które są absolutnie demokratyczne. To znaczy dają zadowolenie teatralne. I o to głównie chodzi w teatrze. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za te zapowiedzi. Trzymamy kciuki za powodzenie projektu szkolnego. Naszym gościem był Maciej Podstawny, dyrektor artystyczny Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Zapraszamy na styczniowe spektakle premierowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Wesołych bardzo. Świąt życzę. Wesołych do zobaczenia. Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.